Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na unboxing. Dwa zapachy niszowe zamówiłam już około ponad 10 dni temu. No i przyszła paczka. To jest chyba paczka z Holandii. No i drugi zapach mam w formie próbki, to już z Anglii. Pierwszy zapach, ten mniejszy, w mniejszej próbce to Miller Harris Tender. Zapach bardzo zbiera bardzo dobre recenzje, bardzo oryginalny miał to być zapach z tulipanem, atramentem i mleczkiem makowo-migdałowym. Do tego tematu wrócę później. Natomiast w pierwszej kolejności otworzę tę wielką paczkę, bo powiecie tak, wiele hałasu o nic, bo w środku jest mały roll-on. Mały, albo spray, nie wiem, malutka fiolka, no ale była promocja właśnie na stronie L'Artisan, bo jest to zapach L'Artisan, niszowej marki, którą bardzo cenię i jest to, jak tutaj widać, to jest zapach banana. To ciekawy zapach właśnie z kwiatem bananowca. Otwieram to i już starałam się to pudełko wcześniej poza kamerą otworzyć, bo chciałam uniknąć drastycznych scen, kiedy to męczę się z tym pudełkiem. Okej, no to taki unboxing. Unboxing, tak. Tak, mamy tutaj L'Artisan. L'Artisan Parfumeur. Okej. No i otwieramy to coś. Dużo papieru. No dobrze. I mamy tę oto promocyjny produkt L'Artisan Parfumeur Banana Eau de Parfum. Ok, pudełko zabieram, niech już mi tutaj nie przeszkadza. Tak, powiem Wam, dlaczego mam słabość do marki L'Artisan. Dlatego, że swego czasu, kilka lat temu, nie wiem, 7-8, kiedy moja ta pasja perfumowa tak wybuchła, całe życie ją miałam, ale wybuchła o tyle, że zaczęłam interesować się właśnie zapachami niszowymi również. Moja siostra gdzieś zdobyła właśnie flakon L'Artisan. Nie pamiętam w tej chwili nazwy tego zapachu. En pour été? Coś takiego. W każdym razie był to przepiękny zapach herbaciano, zielony, z klasą i pamiętam, że miałam takie wrażenie, wow, jak ja jej zazdroszczę tego flakonu, jak ja jej zazdroszczę tego zapachu. Na niej nie zrobił takiego wrażenia, ale na mnie tak, bo już wiedziałam, że L'Artisan robi zapachy naprawdę wyjątkowe, z klasą. No i dlatego mam słabość do tej marki. No dobrze, już nie gadam tyle, otwieram to coś. Nie wiem, czy to jest spray, czy roll-on. Nie pamiętam, bo zamówiłam to około chyba 2 tygodnie temu, więc to troszeczkę już szło z tych Niderlandów. No i zobaczmy, cóż tu mamy. Czy to jest spray? Nie, okej, to jest spray. Cieszę się, bo wolę spraye niż roll-ony. Tak, to była promocja, zniżkowe ceny, no mniejsze niż zwykle, tak? Okej, banana. Więc robimy test na żywo, kochani. Okej. Jeden psik duży mi wystarczy. Jeden psik mi wystarczy, bo dużo tego płynu poleciało. Okej. Zanim dam się zapachowi rozwinąć, ale zanim się rozwinie, to pokażę Wam tutaj fragrantikę i pokażę Wam nuty, no bo żebyśmy mieli mniej więcej pojęcie, o czym my tutaj w ogóle mówimy. Okej. Rząd tutaj pokażę nuty. Czy to w ogóle widać? Tak. Okej, zjedziemy troszeczkę wyżej. Więc banana z 2019 roku. Twórcą, zapach orientalno-kwiatowy. Twórcą jest Celine Elena. To jest prawdopodobnie osoba, kolejne pokolenie z tych słynnych twórców perfum. Więc nuty głowy. Okej, patrzymy tutaj. Będzie lepiej to widać. Nuty głowy. Liść fiołka, owoc musz katołowca, pieprz, nuty serca, kwiat bananowca, irys, jaśmin, baza to bursztyn, fasola tonka i piżmo. Okej. Szczególnie właśnie ten kwiat bananowca mnie zainteresował. Okej, więc teraz już, moi kochani,
poczekam chwilkę, żeby ten zapach się rozwinął, ale czuję już tutaj te nuty bananowe. Patrzę, ile, jaka to jest pojemność, chyba 10 ml albo 15. Nie widzę w tej chwili, bo mój wzrok nie jest zbyt dobry. Okej, już tutaj staram się wyłapać co nieco. Och, rozwija się ciekawie, bo na początku, wiecie co poczułam? Szczerze mówiąc, poczułam taką nutę takiego syropu na kaszel albo jakiegoś antybiotyku dla dzieci. Pamiętam, jak moje dzieci były małe, no to podawałam czasami jakieś takie leki i wiecie, taki gęsty syrop, taki mdławy, bananowy, więc takie było moje pierwsze wrażenie, no takie średnio korzystne, tak? No bo wiecie, nie lubię, źle mi się to kojarzy po prostu, wiecie, nie lubię lekarstw w ogóle, a szczególnie jakichś antybiotyków, więc, ale już się zmienia, widzę, że już się zmienia i jeszcze sobie dopsikam. Tak, jeszcze sobie dopsikam, żeby mieć lepszy ogląd sprawy. No, zmienia się ten zapach, dlatego że początkowo był taki, jest, pierwsze wrażenie jest miękka, taka nuta budyniowo, właśnie taka, jakaś taka budyniowo-mleczno, no taka właśnie związana z tymi lekarstwami takimi gęstymi, bananowa, ale już on się zmienia. On zaczyna nabierać, powiedziałabym, takiego, zaczyna być bardziej kremowy, zaczyna być też bardziej elegancki. Dochodzą do głosu takie nuty właśnie, powiedziałabym, piżmowo-tonkowe, czyli jest bardzo puchaty, elegancki, zaczyna się przemieniać już. No i irys też nadaje takiego lekkiego, pudrowego jakiegoś tonu. Tak. No, powiem wam, że jest to zapach ciekawy, jest orientalny, ale taki, powiedziałabym, przygaszony jest to orient. To nie jest bardzo słodki zapach, jest to zapach raczej bym powiedziała, on jest oceniony jako kwiatowo-orientalny, ja bym powiedziała, że on jest lekko gourmand. Bo jednak ten kwiat bananowca się wybija i tonka się wybija, więc są to nuty jadalne jak najbardziej. Tak, i zaczyna tutaj już dochodzić do głosu właśnie to piżmo z irysem. Zaczyna być pudrowy i bardziej taki elegancki, no bo, prawda, skojarzenie z syropem bananowym, antybiotykiem bananowym, to nie było dobre skojarzenie, no nie oszukujmy się. Ciekawy zapach. Zaczyna mi tutaj właśnie, zaczyna mnie tak pięknie otulać. Więc kwiat bananowca był tylko taką jakby przygrywką, a de facto jest to zapach bardzo puszysty, lekko gourmandowy, ale nawet powiedziałabym mleczny, ale nie jest słodki. I to jest dla mnie ciekawy gourmand. Gourmand, który nie jest bardzo słodki, a jednocześnie jest apetyczny, to jest coś ciekawego. Okej, dam mu się dalej rozwijać na mojej skórze. Ciekawe, podoba mi się. Jest taki zupełnie niepodobny do niczego. Ciekawy zapach, taki powiedziałabym cielisty, rozpływa się na skórze. Ja bardzo lubię ten efekt, kiedy zapach jest taki nieuchwytny, a ja za nim podążam. I nie wiem, jak go uchwycić, nie wiem, za co go złapać, że tak powiem. Czyli te nuty się tak właśnie przeplatają się, nie czuć konkretnie poszczególnych nut, tylko one się stapiają w jedną całość i tworzą taką jakby puchatą kołdrę. Rozpływa się ten zapach po skórze. Ja bardzo lubię ten efekt. Bo lubię śledzić rozwój zapachu i lubię zawsze, wiecie, być może dla mnie tak perfumy, na mnie tak działają, że ja lubię perfumy, za którymi podążam i których nie jestem pewna. Nie jestem pewna, co czuję. Mnie to po prostu ciekawi. Pozwolę mu się jeszcze chwilkę porozwijać i teraz powiem wam o tym drugim zapachu. To jest właśnie Miller Harris Tender, czyli czułość, tak? Czułość? Chyba tak to się tłumaczy. Miller Harris to jest kobieta, młoda kobieta, która założyła markę niszową, która zbiera bardzo, bardzo pochlebne recenzje. Naprawdę zapachy są bardzo naturalne, bardzo oryginalne. No, wszystkie zapachy z niszy powinny być oryginalne, ale jej zapachy są naprawdę nietypowe.
Miałam szczęście poznać te zapachy około 4 lata temu, jak byłam pierwszy raz w Wielkiej Brytanii. Natomiast wiecie, kompletnie nie wiedziałam, co to jest Miller Harris wtedy. Zwłaszcza, że te zapachy były w jakimś sklepiku kosmetycznym, z malutkim sklepiku kosmetycznym i z naturalnymi produktami. Tak wiecie, no nie wiedziałam, nie znałam tej marki zupełnie. I każdy kolejny zapach, który testowałam Miller Harris, no powodował zdumienie. Po prostu naprawdę one są inne niż wszystkie. Więc tutaj zaraz pokażę Wam również tę piramidę zapachową. Nie chcę Was zanudzać, ale już Wam pokazuję. Właśnie Tender to jest zapach z 2018 roku. I tutaj twórcą tego zapachu jest no ten freak perfumowy, ten słynny perfumiarz, którego nazwiska nie potrafię wypowiedzieć. Bernard Dufault. Bardzo ma trudne nazwisko, francuskie, tak? I już tutaj Wam pokażę Wam, jak wygląda flakonik i pokażę Wam... Flakonik jest piękny. Flakonik wygląda tak. Bardzo nowoczesny flakon. Bardzo nowoczesna szata graficzna. No i piramida zapachowa. I teraz patrzcie, co ten pan znowu wymyślił. Bo on jest naprawdę frikiem perfumowym. Tulipan, atrament, hiacynt, różowy pieprz, aldehydy, cynamon. Och tak, to jest... No ten początek no powoduje konfuzję. To jest też coś takiego, czego nigdy nie czułam. I nie wiem, jak to ugryźć. W nutach serca mamy szafran, piwonie, róże, cyklamen. To są dla mnie takie tajemnicze dość kwiaty, jak cyklamen i tulipan. Rzadko je spotykam w perfumach. No i nuty bazy to skóra, nuty drzewne, styraks, olibanum, paczula, piżmo, wanilia. No ciekawe. Ciekawa to jest baza. Bardzo taka mocna w wymowie. Okej, okay, i tutaj, co ja Wam pokazuję? Już tutaj, dobrze, nuty pokazałam. Okej, okay, więc teraz powiem o tym zapachu, jak ja go odbieram. No, jest to zapach, który jest jedyny taki. No, na pewno nie spotkałam takiego zapachu. Z recenzji wynikałoby, że nuty nie oddają clue. Czyli, że nuty swoją drogą, a zapach swoją drogą. Aczkolwiek powiem Wam teraz ciekawostkę, że kiedyś byłam na takim spotkaniu perfumowym w Warszawie, w perfumerii niszowej, bardzo słynnej perfumerii niszowej, chyba pierwszej niszowej perfumerii w Polsce w ogóle. I właścicielka tej perfumerii, bardzo, bardzo miła, kochana pani, która upiekła mnóstwo ciast, żeby przywitać gości. No wspaniała osoba, naprawdę bardzo mądra, kulturalna osoba, pasjonatka. Odbyła ze mną krótką rozmowę i powiedziała mi między zdaniami, że nuty to jest tylko naprawdę ułamek tego, co de facto jest w perfumach. Ona mi powiedziała, że perfumy, mówiła o perfumach niszowych, powiedziała, że prawdziwie dobre perfumy to mają około kilkuset składników. Kilkuset składników. 100 to jest minimum. No nie wiem, czy to jest prawda, no ufam jej, no jest to, budzi to zdumienie, prawda? Natomiast no, tutaj mówię Wam to po to, żebyście wiedzieli, że jeżeli macie inne odczucia niż są podawane oficjalnie nuty, to jest to w porządku, możecie mieć takie odczucia, tak? Bo pewne składniki są po prostu ukrywane. No ja się nie dziwię w sumie, dlaczego są ukrywane, no... No, domyślam się po prostu, tak? Natomiast, okej, wracam do tematu. Tender Miller Harris. No jest to zapach bardzo złożony, bardzo oryginalny. Trudno jest go opisać, bo jest on w jakimś sensie właśnie taki... Na pewno jest mało słodki, kremowy. Jest mało słodki, jest chłodny w wydźwięku, dystansujący. Z drugiej strony rzeczywiście można powiedzieć, że kwiaty i te składniki zostały potraktowane jakby zmacerowane w taki sposób, są odbierane jako krem, jako balsam, jako nawet powiedziałabym jakieś takie mleczko ukręcone z kwiatów. No i to jest dziwne skojarzenie, prawda? Że można byłoby zrobić powiedzmy z hiacyntu, z tulipana, z szafranu, ukręcić jakąś substancję, która ma wydźwięk mleczny, ale chłodny. Czyli jednocześnie ten zapach jest chłodny, z drugiej strony jest miękki poprzez tą mleczną nutę. To wszystko jest tym polany tym atramentem, który no naprawdę, jeżeli pamiętacie, jak pachnie atrament, no to jest on taki specyficzny, taki trochę laboratoryjny w wydźwięku. Ale
Myślę, że to bogata baza z olibanum, paczulą i tak dalej, z tyraksem, ta bogata baza dla mnie przywodzi mi na myśl jeszcze coś takiego, co czułam kiedyś w jakimś zapachu ambrowym Armani Prive, tej linii, a ja czuję coś w rodzaju masła. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze. No, dla mnie to jest troszeczkę dziwne skojarzenie, tak? Ja czuję taki tłusty aromat masła. No, można powiedzieć, masło z kwiatów polane atramentem? Brzmi dziwnie, prawda? Czy to jest zapach, który ja mogłabym nosić? No to nie jest do końca mój typ zapachu, który lubię. Ale muszę powiedzieć, że jest bardzo oryginalny. Także to jest bardzo, to jest bardzo nietypowe ujęcie kwiatów. No i wracam do L'Artisan. Banana. No i to jest zapach bardziej w moim stylu, powiedziałabym. Bo jest właśnie taki otulający, nieoczywisty, leniwie się rozpływa po skórze. Ma wydźwięk egzotyczny, jednocześnie jest nieco elegancki. Jest intrygujący, także absolutnie ja rekomenduję banana. Bardziej mi się podoba. Natomiast no, ten zapach, jeżeli ktoś lubi nietypowe ujęcie kwiatów, no i atrament, jak najbardziej polecam, ale nie jest to mój zapach, dlatego że nie lubię za bardzo właśnie takiego akordu masła. Rzadko to wyczuwam, ale czasami to wyczuwam. Mi to przeszkadza osobiście, ale tak jak mówię, zapachy są bardzo dobrej jakości. Czuć, że tutaj ktoś się nad nimi głowił, żeby takie wonie stworzyć. I polecam oczywiście. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.